Cześć, witajcie w pozytywnej kuchni. Zapraszam Was dzisiaj do przygotowania dodatku do drugiego dania, na przykład do kotletów, do mięsa, na przykład do zrazów i do ziemniaków, a będzie to kapusta parzybroda. Parzybroda to taka zupa, a kapusta parzybroda to jej siostrzana wersja dodatku właśnie do drugich dań, który można położyć na talerzu. Kapusta parzybroda może być przygotowana zarówno z kapusty młodej, jak i z takiej starszej, także teraz w sezonie polecam wypróbowanie młodej kapustki, dodaje się do niej boczek. Zobaczcie, jak ją przygotować i dajcie znać, z czym taka kapusta najlepiej będzie się komponować. Dzięki za to, że jesteście, zapraszam do obejrzenia filmiku z poradami, jak przygotować kapustę parzybrodę. Poszatkowaną kapustę zalałam niewielką ilością wrzątku i teraz gotuję przez około 30 minut z dodatkiem niewielkiej ilości soli. W czasie, kiedy kapusta się gotuje, kroję w kostkę wędzony boczek. Następnie podsmażam go na patelni z dodatkiem niewielkiej ilości smalcu albo klarowanego masła. Kiedy boczek się zrumieni, można dodać ugotowaną, odcedzoną kapustę. Z boku na patelnię dosypuję też mąkę, dodaję w razie potrzeby więcej masła i robię zasmażkę. Kiedy mąka z masłem delikatnie się podsmaży, rozprowadzam ją niewielką ilością wywaru z gotowanej kapusty. Mieszam dokładnie zasmażkę z wywarem, następnie mieszam całość. Trzymam na ogniu jeszcze chwilę, doprawiam, najlepiej całym albo mielonym kminkiem. Dla delikatnego zakwaszenia dodaję też ocet albo sok z cytryny. Do smaku dodatkowo można też dodać sól, cukier i pieprz. Całość mieszam, gotuję na patelni jeszcze chwilę i kapusta parzybroda jest gotowa do podania. Dzięki za uwagę i zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl.